Cześć, dzień dobry, witajcie. Ja jestem właśnie w samochodzie i za chwilkę ruszam do miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim, gdzie będę zwiedzała zamek Krzysztopór. Z tego co widziałam, ten zamek jest majestatyczny, naprawdę ogromny i wart odwiedzenia, także nie mogę się już doczekać. Tym bardziej, że to jest moja pierwsza podróż po lockdownie, więc czuję się co najmniej jakbym jechała za granicę albo nawet na inny kontynent. Cieszę się i myślę, że to będzie fajna podróż, dlatego jeśli ten filmik Wam się podoba, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, łapki w górę i jedziemy! Udało mi się już dotrzeć na miejsce. Jestem na terenie zamku Krzysztopór. Tuż pod zamkiem znajduje się parking, gdzie swobodnie można zostawić samochód. Przed samym wejściem jest informacja turystyczna, gdzie kupicie bilet. Cena biletu normalnego to jest 12 zł, więc myślę, że całkiem rozsądnie. Od razu za wejściem jest też taki sklepik z pamiątkami, jest też toaleta, więc wszystkie takie organizacyjne, logistyczne, techniczne rzeczy możecie załatwić przed wejściem. No i myślę, że zaczynamy już podróż po samym zamku. Ja się znajduję aktualnie nad dziedzińcem. Udało mi się tutaj wejść po takich schodkach na górę i dzięki temu możecie zobaczyć, jak ten zamek wygląda praktycznie w całej okazałości. Jak widzicie, jest naprawdę wielki. Udało mi się znaleźć tutaj przestronne miejsce, żeby móc chociaż przez chwilę poopowiadać Wam na temat tego zamku. Aktualnie jest tutaj wycieczka szkolna, więc muszę przyznać, że jest trochę głośno. Natomiast przechodząc do meritum, pomysłodawcą tego oto miejsca był Krzysztof Ossoliński, człowiek światły, wykształcony, który pewnego dnia zamarzył sobie, że stworzy budynek, który przyćmi wszystkie tego typu budynki na świecie i tak rzeczywiście się stało. Budowa zamku składała się z trzech etapów. Pierwsze prace rozpoczęły się w roku 1621. W 1631 roku zamek zmienił nazwę i od tamtej pory nazywa się Krzysztopór. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, ten budynek w latach swojej chwały był największym tego typu zespołem pałacowym w Europie, aż do czasu powstania Wersalu. Zobaczcie tylko, jak to pięknie. Po śmierci Krzysztofa Ossolińskiego ten zamek zaczął tracić swój wielki blask. Zmarł także syn Krzysztofa, w związku z tym nie wiedziano, w które ręce powinien trafić i kto powinien się nim opiekować. Bardzo smutnym wydarzeniem w historii tego zamku był potop szwedzki, kiedy to Szwedzi wywieźli wiele kosztowności z tego terenu. Potem zamek trafił w ręce rodziny Łempickich. Kolejnym etapem było przejście pod administrowanie Skarbu Państwa i ostatecznie do dziś od 2007 roku zamkiem administruje tutaj gmina. Muszę Wam powiedzieć tak na szybko, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego zamku. Nie spodziewałam się, że on jest aż tak wielki. Co prawda oczywiście czytałam, że on ma powierzchnię aż 1,3 hektara. Jednak mimo wszystko, kiedy widzi się to na własne oczy, robi ogromne wrażenie. Zamek Krzysztopór to nie tylko pomnik historii czy perła architektury. To także miejsce, z którym wiąże się mnóstwo legend i opowiadań. Dziś trudno je nam zweryfikować. Te najciekawsze mówią o tym, że wewnątrz zamku znajdowało się akwarium z egzotycznymi rybkami, czy że wybiło tutaj źródełko, co dawało wodę pitną. Oprócz tego mówi się także, że pod zamkiem znajdował się tunel łączący ten budynek z Ossolinem. Kiedy przechadza się pomiędzy poszczególnymi miejscami w tym zamku, ma się wrażenie, jakby wróciło się do dawnych czasów. Ten zamek ma niepowtarzalny klimat i gorąco Was zachęcam do odwiedzenia tego miejsca.